Szanowni Państwo, wczoraj doszło do skandalicznego incydentu, incydentu bezpieczeństwa, jak donosi portal niebezpiecznik.pl wyciekły dane 20 tysięcy funkcjonariuszy publicznych, między innymi służby ochrony państwa, policjantów, centralnego biura śledczego, celników, administracji skarbowej, straży granicznej, straży pożarnej, inspekcji transportu drogowego, straży miejskiej, a nawet soku czy służby więziennej. Co Gorsza o wycieku, w zasadzie wyciek odkrył jeden z uczestników kursu niebezpiecznika, kursu na temat białego wywiadu i te informacje można było pozyskać w pełni legalnie, legalnymi sposobami, nie trzeba było łamać żadnych zabezpieczeń, po prostu te dane były dostępne w internecie. Jak wszystko na to wskazuje prawdopodobnie dane te wrzucił pracownik i tutaj kolejne kuriozum pracownik rządowego centrum bezpieczeństwa wrzucił te dane do serwisu służącego do wizualizacji danych artgis. To pokazuje jaka niekompetencja jest po stronie instytucji państwowej, skoro rządowe centrum rządowe centrum bezpieczeństwa odpowiada za takie uchybienie. Bezpieczeństwa odpowiada za wyciek bardzo wrażliwych danych, imię, nazwisko, numer telefonu, PESEL, funkcjonariuszy publicznych, to mamy do czynienia z kompletną niefunkcjonalnością państwa polskiego. Szanowni Państwo, jest to o tyle niebezpieczne, że dane, takie jak numer telefonu, można łatwo powiązać z innymi wyciekami, takimi jak ostatni wyciek z Facebooka, czy wcześniejszy z Morele, i w ten sposób można na przykład pozyskać adresy zamieszkania funkcjonariuszy, co stanowi jeszcze większą groźbę. Szanowni Państwo, zasada jest prosta. Wycieki są, były i będą, niektóre poprzez włamanie, niektóre poprzez niekompetencje i wyrzucenie informacji w przestrzeń publiczną przez pracownika danej instytucji możemy się zabezpieczać przed tym, po prostu podając jak najmniej informacji w różnych serwisach internetowych. Natomiast problem Problem pojawia się tam, gdy dochodzi do strefy rządowej. Dlatego stoimy na stanowisku, że państwo urzędnicy powinni zbierać o nas jak najmniej informacji. W ostatnim czasie mieliśmy ustawę, która poszerza zakres zbieranych informacji, na przykład o odciski palca, które mają być dołączane do dowodów. To kolejny obszar, gdzie może dojść do wycieku. Mieliśmy ustawę, która przeszła przez Sejm, o tym, że państwo będzie zbierało informacje o lokalizacji, geolokalizacji osób poruszających się po autostradach płacących za przejazd tą i będą te dane przechowywać między innymi przez pół roku. To jest ogromne niebezpieczeństwo. Mieliśmy ustawę o spisie powszechnym, gdzie państwo wymaga pod groźbą kary grzywny, także więzienia za złożenie nieprawdziwych informacji. Wymaga od nas podania bardzo szczegółowych informacji o tym, z kim mieszkamy, jakie nieruchomości posiadamy. W tych wszystkich sprawach wyrażaliśmy się jasno, jesteśmy przeciwko zwiększaniu poziomu inwigilacji obywateli przez państwo. A ten incydent bezpieczeństwa związany z wyciekiem danych 20 tysięcy funkcjonariuszy jest właśnie dowodem na to, jak niebezpieczne jest trzymanie, przechowywanie danych i jak niekompetentni są urzędnicy, uwaga, odpowiedzialni za bezpieczeństwo, urzędnicy Narodowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo. Oddaję głos posłowi Michałowi Urbaniakowi. Szanowni Państwo, no mamy sytuację naprawdę trudną. Mamy sytuację, w której widać, że rządowe centrum bezpieczeństwa chyba powinno iść po prostu na, na kursy, na przykład do niebezpiecznika i zastanowić się nad tym, czy tutaj jeszcze jest nad czym w ogóle pracować, czy jest, czy jest sens. Trzymać też osoby, które w taki nieodpowiedzialny sposób się zachowują w, w tym urzędzie. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, że mamy problem nie tylko wśród, wśród tych instytucji typowo państwowych, ale też po stronie polityków. Otóż jakiś czas temu Między innymi Joanna Borowia, Arkadiusz Czartoryski, Marcin Duszka, Andrzej Melaka czy Marlena Maląg, pani minister, i też włamania na konta swoich mediach społecznościowych. Tym zajmuje się aktualnie prokuratura okręgowa we Włocławku i Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Widać, że mamy państwo z dykty i kartonu, nie tylko na poziomie tutaj tych rządowych. Instytucji, ale mamy też problem u samych polityków, właśnie partii rządzącej. Jeśli oni nie są w stanie być zabezpieczeni, jeśli oni nie są w stanie sami też ze swojej strony odpowiednio zabezpieczyć swoich kanałów informacyjnych, swoich profili w mediach społecznościowych czy innych, no to mamy duży problem też z tą świadomością dotyczącą bezpieczeństwa w sieci, które, które dzisiaj staje się coraz bardziej kluczowe, które w w kolejnych latach zapewne będzie jeszcze bardziej istotne, ponieważ nasze życie w dużej części przeniosło się właśnie do tego świata wirtualnego, w którym, w którym Polacy są coraz częściej, w którym jako, jako ludzie wymieniamy się informacjami, w którym podajemy właśnie swoje dane a państwo polskie, jak i politycy, którzy tym państwem dzisiaj zarządzają, w nieodpowiedzialny sposób podchodzą do kwestii zabezpieczenia choćby nawet tego swojego najbliższego podwórka, swoich profili na przykład w mediach społecznościowych. Na to nie powinno być miejsca. My zwracaliśmy już na to wiele razy uwagę. Tak jak wspomniał poseł Kulesza, zwracamy też uwagę na to, że państwo polskie, naturalnie no, mając pewne bazy danych, i, i strzegąc ich lepiej i gorzej, jak widać, no też niekoniecznie powinno dostawać od nas nowe dane, ponieważ tych już jest dużo i to, co na przykład dzieje się przy, przy dowodach osobistych, to jest też jasna ingerencja Unii Europejskiej, ponieważ pamiętajmy, że jest to wdrażanie dyrektywy unijnej, która nakazuje nam w zasadzie wprowadzenie odcisków palców do dowodów osobistych, a to w konsekwencji, trzeba pamiętać, też będzie dostępne dla 50 agencji unijnych, czyli nie tylko państwo polskie, które jak widać bywa dziurawe, ale też właśnie unijni biurokraci będą mieli dostęp do jeszcze większej ilości danych o Polakach. Na to naszej zgody nie ma. Bardzo proszę o głos posła Tuduja. Szanowni Państwo, portal niebezpiecznik.pl dba o świadomość cyberbezpieczeństwa Polaków. I można powiedzieć dzięki, dzięki pracy tych pasjonatów no, dowiadujemy się o tutaj skandalicznym wydarzeniu, jakim jest wyciek danych funkcjonariuszy. Szanowni Państwo, to wydarzenie nie powinno mieć miejsca. Mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje. Mam nadzieję, że wyciągnięte zostaną również wnioski z tego zdarzenia. O to apelujemy. O to apelujemy, bo zależy nam na tym, żeby państwo polskie było państwem poważnym, żeby nikt nigdy nie musiał mówić, że przypomina państwo z dykty czy z tektury. Także sektor bezpieczeństwa jest sektorem, który powinien być zadbany bez względu na poglądy polityczne, bez względu na, na opinie czy na bieżącą sytuację polityczną, bo wszyscy w Polsce żyjemy i chcemy żyć w Polsce bezpiecznej. Oczywiście niepokoi kierunek coraz pełniejszej inwigilacji, projekt, który był przegłosowany w Sejmie głosami wszystkich posłów, oprócz posłów Konfederacji, dotyczący zbierania drugiej dany biometrycznej w dowodzie osobistym, drugiej, czyli odcisków palców identyfikującej osobę. Do tej pory mamy, obecnie mamy cechę biometryczną w postaci geometrii twarzy, również w 100% identyfikującą e, e, daną osobę. No, nie ma uzas uzas uzasadnienia, kiedy ten projekt był procedowany w Sejmie w zeszłym tygodniu, nie zostało przedstawione żadne konkretne uzasadnienie, dlaczego należy zbierać tą drugą cechę w postaci odcisków palców. Nie najlepiej się to kojarzy Polakom, kojarzy się to z, no, z, z byciem podejrzanym o przestępstwo. Nie ma uzasadnienia, a jak, jeżeli zaglądamy w uzasadnienie tego projektu, jakie przedłożył przedłożył rząd, to było ono tylko i wyłącznie takie, że Unia Europejska wymaga i koniec. Szanowni Państwo, jeżeli państwo nie jest w stanie do końca zabezpieczyć danych cyfrowych funkcjonariuszy, to pojawia się bardzo poważna wątpliwość, czy zapanuje nad dodatkowymi danymi, które zamierza gromadzić w stosunku do wszystkich obywateli polskich. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie ma. Dziękujemy. Do widzenia.